Proszę Państwa, niedawno pewien prawnik ostrzegł mnie, bliski PiS-u, mówi, o panie, wtedy byłem jeszcze prezesem ZASP-u, bierze się pan za politykę. Ja mówię, za jaką politykę? Ja się biorę za świadomość Polaków, co wynika z tego, że mają się czuć gospodarzami Unii Europejskiej i o nim mówić. No, ale wie pan co, to niech pan przynajmniej mówi, że Unia niszczy naszą tożsamość. I jako aktor sprzeciwiam się temu pomówieniu. Nie istnieją jakiekolwiek powody, żeby twierdzić, że oto tutaj zaszczepia się kulturę multikulti. Mamy 32 seriale polskie. No, teatry grają po polsku repertuar. Nie ma germanizacji, ani jakiegokolwiek innego przymusu zmieniania naszej kultury. Nie ma kwestionowania naszej tradycji, nie ma kwestionowania faktów z II wojny światowej. Niczego, co jest naszą tradycją, kulturą, historią, niczego Unia nie zmienia, ani nie wymaga od nas zmiany stosunku i tak dalej. To wszystko jest ubogaceniem różnorodności Unii Europejskiej i użyję mocnego słowa, kłamcy, którzy wiedzą, że nad takim mogą zbić kapitał, zarzucie, że Unia niszczy naszą tożsamość, niestety zwyciężają.